Błysk. I on do niego twarza, naciska guzik i śpiewa, żeby zatkać jakby Niemiec. To jest, proszę Państwa, pierwsza tura. Panie, co to za nieszczęście? I podnieść. Po uzgodnieniu. Wiktoria, to ja seplenie? Seplenie? Dzień dobry, maturzyści. No wreszcie wiemy, kiedy odbędą się matury. Matury będą tylko pisemne i to ma same plusy właściwie. Była taka sytuacja, że maturzysta budzi się w dniu egzaminu ustnego i myśli tak. Nie pójdę ja tam na tę maturę, bo ja nic nie umiem. No nie pójdę. A głos wewnętrzny mówi idź, idź, idź. No więc posłuchał głosu wewnętrznego, ubrał się, umył zęby i poszedł do tej szkoły, tam gdzie się ta matura odbywała. Wchodzi do pomieszczenia, w którym komisja egzaminacyjna na niego czeka. Są rozłożone kartki z pytaniami i myśli sobie, wezmę te po lewej. A głos wewnętrzny mówi, nie, po prawej, po prawej, po prawej. No więc wziął te po prawej, czyta to pytanie i myśli, o rany boskie. A głos wewnętrzny, o kurde. No więc takiej sytuacji nie będzie, dlatego że będzie wyłącznie egzamin pisemny. I mam tu dla Was, maturzyści, niespodziankę. Udało mi się dotrzeć do paru zagadnień, które na tym egzaminie maturalnym w tym roku będą poruszane. One są z dziedziny matematyki i z dziedziny języka polskiego. Ja Wam przeczytam, no i spróbujcie się do tego przygotować. Pierwsze jest z dziedziny matematyki, z elementami fizyki nawet. Jeśli przyjąć, że prędkość rozchodzenia się fal radiowych to 300 tysięcy km na sekundę oraz, że odległość Senatu na ulicę Woronicza, gdzie mieści się TVP, wynosi około 6,5 km, a na ulicę Wiertniczą, gdzie mieści się TVN, około 8 km, wykaż, że bezpośrednia transmisja orędzia marszałka Grodzkiego w TVP musiała być opóźniona o około 20 minut w stosunku do orędzia wygłoszonego w TVN. To jest pierwsze pytanie z dziedziny matematyko-fizycznej. Drugie pytanie to jest z polskiego. Zanalizuj film w reżyserii Boba Rafelsona pod tytułem Listonosz zawsze dzwoni dwa razy w kontekście hasła, żeby poczta była pocztą. Kolejne też jest z języka z kategorii języka polskiego. Określ, jakiego rodzaju jest słowo pandemia, biorąc pod uwagę, że zaczyna się od słowa męskiego pan, a kończy na słowie damskim demia. Nie używaj określenia gender. Kolejne, też z języka polskiego. Wykaż, na podstawie powieści Marka Twaina Książę i żebrak, niesłuszność powiedzenia do człowieka w maseczce, będzie pan bogaty, nie poznałem pana. No i ostatnie, to już jest znowu z matematyki chyba. Ile, to jest pytanie takie, ile musi wynosić odległość pana premiera, biorąc pod uwagę zalecenia rządowe, od mijanego obiektu, by można było powiedzieć, że pan premier bezpiecznie mija się z prawdą podczas konferencji prasowych. Tyle mnie się udało zdobyć, resztę musicie sobie dać radę sami. Życzę Wam powodzenia, maturzyści, niech Wam się ziści.